Moralność pani Dulskiej, scena pierwsza. Dulska idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Dulska. Kucharka, Hanka, wstawać! Mruczenie w kuchni. Co? Jeszcze czas? Księżniczki? Nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować, palić pod kuchnią. Hanka, chodź palić w piecu, w salonie, a żywo! Idzie ku drzwiom na prawo. Heśka, Mela, wstawać, lekcję przepowiedzieć. Gamę do grania, prędzej, nie gnić w łóżkach. Chwilę chodzi po scenie mrucząc. Idzie do pierwszych drzwi na prawo, zagląda, łamie ręce, wchodzi do pokoju ze świecą. Moralność pani Dulskiej, scena druga. Dulska i Hanka. Hanka bosa, spódnica ledwo związana, koszula, kaftanik narzucony, niesie smolaki i trochę węgli. Przykuca przy piecu, rozpala, pociąga nosem, wzdycha, wchodzi Dulska zła. Dulska. Jak palisz, jak palisz, skara nieboskie z tym tłumokiem. Do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, wstąp się, ty do niczego, ja ci pokażę. Przykuca sama i pali w piecu. Ruszaj, zbudź panienki, a jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Anka idzie do pokoju dziewcząt, Dulska pali w piecu i dmucha. Jaskrawy płomień oświetla jej twarz tłustą i nalaną. Wraca Hanka. Cóż, panny, wstają? Hanka. Pościągałam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzuch. Dulska. Wielka afera. Zgoi się do wesela. Chwila milczy. Hanka. Proszę wielmożnej pani. Dulska. Widzisz, jak się w piecu pali? Hanka. Proszę wielmożnej pani. Dulska. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Hanka. Całuje ją w rękę. Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Dulska. Co? Jak? Ciszej. Pójdę sobie. Dulska. Ani mi się waż. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. Dulska. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się spieszy. Co? Hanka. Proszę wielmożnej pani, to przez panicza. Dulska. Hanka. Tak, ja nie chcę, bo to... Dulska. Znowu? Ciągle. To, a to tak, a ja przecież... Dulska nie patrząc na nią. No, dobrze, ja mu powiem. Hanka. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już się nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. Dulska. No, ale teraz to pomoże. Hanka. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Dulska. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale ja księdza muszę słuchać. Dulska. Idź po mleko i po bułki. Idę. Proszę wielmożnej pani. Wychodzi. Dulska idzie drzwiom sypialni małżeńskiej. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj, spóźnisz się do biura. Idzie do drzwi sypialni córek. Hesia, Mela, spóźnicie się na pensję. Głos Hesi. Mamunciu, tak zimno. Troszkę ciepłej wody. Dulska. Jeszcze czego? Hartujcie się. Felicjan, wstajesz? Wiesz, ten błazen twój syn nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. A jak będę łóżki małe, nie zapłacę. Anka wychyla drzwi od kuchni. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Dulska. Idę. Hesia, Mela, Felicjan, a to śpiąca familia. No, no, z torbami poszliśmy, żeby nie ja. Wchodząc do kuchni. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Zamyka drzwi, głos ginie.